Cześć, dzień dobry, witam się z Wami bardzo serdecznie, w zasadzie po południu. Słuchajcie, dzisiaj pierwszy dzień byłam w pracy. Oczywiście wczoraj coś nie mogłam usnąć. No, jeszcze tak nie do końca jestem taka, wiecie, jak powinno być. I powiem Wam tak, przyjechałam, wypiłam kawę, poszłam spać i obudziłam się przed chwilą. I właśnie teraz robię drugą kawę, żeby jakoś zacząć funkcjonować. Hej, hej, hej. Maluszku! To moja ręka! I powiem Wam, że tak, obudziłam się. A ja tak. Obłożona jestem piłkami, kośćmi, o między innymi tą. Tak miałam przy buzi. Chyba mi kokona znosiła. No powiem Wam, nie wiedziałam, co się w ogóle wydarzyło. Ale tak mnie odcięło, Jezu, ale to tak, że to jest po prostu jakaś makarena. Ja nie pamiętam, kiedy ja coś takiego miałam. Ja nie śpię w dzień, nawet jak jestem chora, to nie śpię w dzień. A dzisiaj mnie po prostu tak ścięło, że... Ale czuję, że dobrze, że mnie ścięło, bo gdyby mnie nie ścięło, to ja bym nie była w stanie w ogóle nic robić. A nawet nie zaczęłam dla Was vloga nagrywać, bo rano biegiem, biegiem. Zmarzłam w pracy, to druga sprawa. No i tak. A, i przed chwilą przyszło w ogóle jakieś ostrzeżenie. Czekajcie. O. Alert RBC. Uwaga, dziś w nocy intensywne nawalne opady deszczu, możliwe podtopienia. Nie zbliżaj się do wezbranych rzek. Słuchaj poleceń służb. I może ja na tą zmianę pogody, słuchajcie, jestem taka... Marniutka, marniutka, kiepściutka, matka biedna jest. Za to wy dobrze czujecie się. Za to wy bardzo dobrze czujecie się, nie? Wy marniutkie nie jesteście, do marniutkich nie należycie. Matunia, ta Koko będzie z Matunią walczyła. Matuś, kocham cię, ale nic nie źremy. Zarłyśmy pyzy. Mati też dostała jeną, bo przecież ona kochać pyzy. Ej, uwaga, bo tu widzowie są. I zaraz zostaną znokautowani jak matka. Idę po kawę, dziewczyny, stawiam się na nogi. I zaraz muszę iść zobaczyć do Anduszków. Przyniosłaś matce piłkę, dbasz o mamitkę, żeby się przez sen pobawiła. Jezu, swędzi mnie ten nos. No makabra, mówię Wam, czuję się jakbym tak dobrze piła ze 3 dni, autentycznie. Jestem tak zakręcona, że... Panie! Dobrze, że ja Was mam, dobrze, że ja Was mam, przynajmniej mnie bo obudziłam się w ogóle, by mnie ktoś ponosi, lizał, nie? Ktoś w sensie Koko było. Matko, wstawaj, bo nudno. Matko, wstawaj, bo nudno. Wstawaj. Kocham cię, Matylda. Kocham cię, ty mój wielki psiurze. Bardzo cię kocham. Ty moja wielka, ogromna miłości. Moja miłości ogromna, wielka. Matka bardzo, bardzo kocha tego piesa, wiesz? Bardzo. Bardzo cię kocham, ty mój. Ojej. Caisz się na mnie, wiem. Czuję. O, a żeś mi szczekła. Nie. Miłość to nie znaczy, że ja ci te 5 kilo smaczków dziennie dawać. Nie. Już dostałeś dzisiaj tyle. No ty co tak? Słuchasz i analizujesz. Mati się tu drze, a Koko stanęła, rozdziawiła gębę i się zastanawia, to ona do mnie to też mówi, czy to do mnie? Czy to mnie to nie dotyczy? Dobra, idę dziewczyny po kawę, budzę się. A wy jak się dzisiaj czujecie? No bo ja naprawdę dawno takiego zjazdu energetycznego nie miałam. Dziewczyny, u mnie pada. Może jakoś, nie jakoś mocno, ale zaczęło już kropić. I powiem Wam tak, przyszłam tutaj i ja się nie mogę dalej dobudzić. Zrobiłam live'a,
ale powiem wam, że na tym live'ie to też się czułam tak, że no nawet nie miałam siły w ogóle rozmawiać z ludźmi, więc idę zaraz do domu. Sawciu, matka idzie zaraz do domu, wiesz, trochę dochodzić do siebie, bo taka bidna jest dzisiaj. Ale widzę, że alpaki też, zobaczcie, tu jeden leży, tu drugi. I takie bidoczki. O, jaka pupcia puchata. O, jaka puchata pupcia. Alwu, idziesz do nas? O tak, pyszczka podrapać. Moje kochane zwierzątko. Moje zwierzątko maliutkie. Matka idzie już do domu, wiesz, już nie będzie wam tutaj truła, łaziła. No, ty też śpiący, też się ziewa alpaczkowi, co? Też się alpaczkowi ziewa. Takie moje maleństwa. Jezu, teraz to tak myślę, że coś słodkiego bym może zjadła. Ale nie, nie, nie wymyślam. Normalnie nie wymyślam, dziewczyny. Jezu, one wszystkie normalnie ziewają. Przed chwilą Szafciu tak ziewał. Muszę tam jeszcze wejść, zabrać swoją kurtkę. No właśnie mówię, te alerty przyszły. Tylko wiecie, z tymi alertami to jest tak, że jak one przychodzą, to gówno się dzieje. A jak nie przychodzą, to się wtedy dzieje. Już tak zaobserwowałam, bynajmniej tutaj u nas, w naszym regionie. Więc mam nadzieję, że po prostu popada i że nie będzie żadnej ulewy. Zostaw mi kurtkę! Olek, nie mierzymy! Dziękuję. Patrzcie, Miki, jaki wygadany. O Jezu, jakie alpacze rozmowy. Jak na straganie w dzień targowy takie odbywają się rozmowy. Ty to zacałujesz tych widzów na śmierć. Normalnie zacałujesz tych widzów na śmierć. Szafciu, matka idzie już. Już wam nie zawracam gitary, naprawdę. Matylda, Kokolinka, idziemy zaraz do domku, wiesz? Matko, jak wy wyglądacie. Ja już sobie przypomniałam o astronaucie i odpaliłam go tu po trochę. Robię sobie nastrój, dziewczyny. Robię sobie nastrój. Ale tak mi dzisiaj idzie z robieniem czegokolwiek, że mój Boże, ale bajerancki jest ten astronauta. Czekajcie, bo on ma różne kolory z tego, co ja tu wiedziałam. O, teraz jest takie coś. Nie, tam to było ładniejsze. O, jaki róż. O, Matko Boska. Też ładny. A teraz widzicie niebo się tak odtwarza, tylko jest jeszcze jasno na dworze, więc to na razie tak słabo widać, ale jak będzie ciemniej, o, teraz może lepiej widać. No, teraz jest fajnie, poczekajcie. Jak się zrobi ciemno na dworze, to będzie takie fajne, czadowskie. Do tego świeczki, kocyk, kapcie. Nie, no dobra, już nie przynudzam. U, panie! U, panie!
Kukuryko jakieś mi na głowie zakwitło. Zrobimy sobie herbatkę. Wiecie co? Zaraz coś wam powiem. Tylko sobie naleję wody. No już, już. Właśnie przeglądałam, bo mówiłam, że ja już od tamtego roku piszczę cały czas na ten czajnik, ale wiecie. On cały czas działa, ale tak działa, on w ogóle zaczyna rdzewieć. No jak na Russell Hobbs, to powiem wam, szrot totalny. Ale ja sobie wymyśliłam, właśnie przed chwilą przeglądałam i chciałam się was zapytać, czy ktoś z was ma takie dystrybutory do wody? To... O, poczekajcie, wam to powiększę. To jest zamiast czajnika. Wlewa się, ustawia się tak jak ja na przykład mam tutaj czajnik. To tutaj by sobie stał ten dystrybutor podłączony. Tak jak ekspres do kawy. Dosłownie tak samo to wygląda. I tu się też ustawia odpowiednią ilość wody i tak dalej. I powiem wam, kosztuje to praktycznie tyle samo co jakiś czajnik lepszy. Poczekajcie, może wam inny model pokażę. O, tu jest coś takiego na przykład. Macie coś takiego, dziewczyny? Miałyście jakieś doświadczenie z tym? O, widzicie, tutaj w kuchni sobie stoi taki właśnie, tak jakby tu u mnie pod szafką stał. Można sobie zaznaczyć, czy na filiżankę, czy na dużą szklanicę. No bo wiecie, w filiżankach to ja nie piję. Boże, zminimalizuj, rzesz się. Ale sobie tutaj dałam. Czy na przykład, o, jest też taki. Czekajcie. I to w ten sposób. Cały ten pojemnik się ściąga i można sobie nalać wody. A tu nawet widzicie, jest że do garnka można ciepłej wody nalać. Taki, no, to takie te dystrybutory na ciepłą i zimną wodę. To coś takiego, bo tutaj też można oczywiście zimną lać i można tego używać jako dzbanek filtrujący. Czyli jak znam życie, to kolejne filtry. No bo ja mam ten pojemnik tutaj filtrujący. I to pewnie bardzo podobnie działa, więc raczej to będzie coś na tej samej zasadzie. I tak się właśnie zastanawiałam. Czekajcie, bo ja sobie... Do pracy zrobiłam rano herbatę i wiecie, że ona jest jeszcze ciepła. W tym termosiku. Petarda, naprawdę tak fajny termos. Nic nie cieknie, ja w ogóle o nim zapomniałam. Miałam go, wiecie, tak do gór nogami w torebce. Jak ten... Jak wyciągałam z torebki, sobie myślę, jasny kapelusz, ten termos. Ja mam w ogóle takie doświadczenie, że wiecie, mnie praktycznie każdy termos cieknie, więc byłam w ciężkim szoku, aż dech zaparty, jak zobaczyłam, że on taki, wiecie, do góry nogami. Ale nic, kompletnie nic nie cieknie, kompletnie nic się nie dzieje, więc... Powiem wam szczerze, że petarda. No i właśnie tak mówię, zapytam się was, jeżeli chodzi o ten dystrybutor, bo może ktoś z was ma jakieś doświadczenie albo widział to, może ktoś od was z rodziny to ma, bo ja bardzo lubię takie gadżety i bardzo chętnie bym sobie taki kupiła, tylko wiecie co, tak teraz pomyślałam, bo tam nawet było przeliczone, bo to nie chodzi o prąd, bo to podobno bierze nawet mniej prądu jak czajnik, bo grzeje tylko określoną ilość wody, a w czajniku, wiecie, różnie bywa, nalejemy mniej, więcej, nieraz trzy razy gotujemy tą wodę, zresztą no wszyscy wiedzą jak to działa, nie muszę tłumaczyć. Natomiast tak sobie pomyślałam, bo na pewno są właśnie filtry do wymiany, jakieś odkamienianie, jakieś to, tamto, siamto i owamto. A mnie te odkamieniania to tak denerwują, jak kurde, jak mam ekspres odkamieniać, to mi się słabo robi. Tak mi się śmiać chce z tej butelki.
co sobie dolewam, to mam takie wrażenie, jakby jakiś, wiecie, syrop na kaszę lała albo z piersiówki prosto do szklanki. No, ale tak jak ja dzisiaj, dziewczyny, mam szok pogodowy, to wy sobie nie wyobrażacie. Powiem wam, że z roku na rok jest coraz gorzej. Z roku na rok ja w tą jesień wchodzę coraz trudniej. Jest mi po prostu tak ciężko. No dzisiaj, żebym ja tak spała w dzień i to wiecie co, sprawdziłam Watcha. No bo mam to rejestrowanie snu, jak mam go na ręce. I on mi tu pokazał, że ja 30 minut spałam tak głębokim snem, bo to była chwila. Ja normalnie siedziałam, piłam kawę na fotelu i tak mówię, Jezu, tak na chwilę się tylko położę, bo normalnie czułam, że nie mam siły tej szklanki trzymać, słuchajcie. I tylko przełożyłam głowę do poduszki i koniec, był taki odlot, że jeszcze coś tam chwilę przez sen słyszałam, jak coś dzieci rozmawiały. I po wszystkim, po herbacie, po prostu szeregowiec odlot. Natychmiast mnie ścięło z nóg. No oczywiście obudziłam się obłożona zabawkami, bo Kokolina mi poprzynosiła, no i zaczęła mnie lizać po nosie, nie? Po twarzy, także... Także takie buty, no po prostu. A jeszcze jak teraz sprawdzałam tą prognozę pogody. Matko, dziewczyny, wyciągajcie wszystko, co macie. Wyciągaj to, co macie, jak to mówią. Świeczki, kocyki, herbatki, miodziki, pomarańczki, cytrynki, co tylko, żeby jakoś sobie nastrój, koloroterapia, światłoterapia, aromaterapia, żeby tylko sobie ten nastrój podnieść, żeby jakoś w tą jesień wejść, bo tak jak niektórzy piszą, że lubią jesień, w ogóle wiecie co, ja też lubię jesień, bo ja nie mogę powiedzieć, że ja nie lubię jesień, ale ja lubię tą jesień, jak jestem w domu, jak jest cieplutko, pod kocykiem, z herbatką. To tak, czy jak jest piękna, złota jesień, ale tak jak ja pracuję większość czasu na dworze, to ja już nie lubię tej jesieni. Bo zwłaszcza jak jest taka pogoda, jak teraz, że leje, wieje, dmucha, gwieździ, piździ, to po prostu, no sorry, ale nie. Natomiast pod kocykiem, no ja naprawdę nie mam nic przeciwko jesieni, no ale wiadomo, życie nie składa się z leżenia pod kocykiem. Ale dobra, jest jak mi ta herbata... smakuje. Jutro jak będę w sklepie, to kupię sobie jeszcze, bo tu mi pisałyście, że macie różne rodzaje, albo pisałyście, że kupiłyście i że wam, że jest aromatyczna i tak dalej. Wiecie co, ona jest tak aromatyczna, że jak ją zaparzysz, to cała kuchnia pachnie. I czuję się to z katarem, to wyobraźcie sobie bez kataru. Ja też jak jutro będę w Biedronce, to wezmę wszystkie rodzaje, jakie są tych herbat. Naprawdę, bo bardzo, bardzo mi smakuje. Jak ja wcale nie jestem taka herbaciara, to oprócz tego jeszcze lubię, dziewczyny moje drogie, tą i tą, tą z Lidla, bardzo lubię tą waniliową, to jest o smaku miodowym z wanilią. Ona też ma taki specyficzny aromat. Niektóre z was pisały, że jest paskudna, ale ja ją uwielbiam. I tą z granata. Widziałam też, jest w Biedronce. Ja już tu mi się kończy. Ale ona też tak przepięknie pachnie. Ma taki cudowny czerwony kolor. I jest taka dość kwaskowa. Także jak lubicie właśnie takie kwaskowe tematy, to będzie wam smakowała. Ale jak nie, to może być... Jezu, ale bym wysypała. Matko Boska. Ja tu mam, wiecie, jeszcze japońskie, niejapońskie, białe, czarne, zielone, czerwone. Najróżniejsze. No i kupiłam jeszcze tą pokrzywę z wiśnią, ale jeszcze jej nie piłam, nie próbowałam. Muszę sobie spróbować zaparzyć, bo może być lepsza niż, wiecie, taka zwykła pokrzywa. Także sezon herbaciany uważam za otwarty. Moje drogie dziewczyny, kończę na dzisiaj. Dziękuję wam pięknie, że jesteście. Mam nadzieję, że przechodzicie tą zmianę aury dużo, dużo lepiej jak ja. A ja po prostu jestem KO, zamierzam się pozbierać jakoś, ogarnąć, wypić, chciałam pić kawkę, no ale
prawie w pół do ósmej, nie będę piła kawki, wypiję herbatkę. Idę dla was zmontować film, naleję sobie do wanny gorącej wody, wykąpię się, przybiorę się w piżamkę i jak borsuk albo jak niedźwiedź zapadam z powrotem w sen zimowy, bo dwie noce bardzo kiepsko spałam. Bardzo. Nie mogłam długo usnąć, wcześniej wstawałam i tak. Dobra, bo miałam się tylko przyjść pożegnać, a jak zwykle się rozklepałam. Dziękuję wam pięknie, do jutra, cześć. Pa.